Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tak pięknie zorganizować. Jesteśmy między sobą, wszyscy się znamy. Szanowni Państwo, Nagroda Biznesowa Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej przyznana została w trzech kategoriach. Innowacyjna firma, lider przedsiębiorczości oraz przedsiębiorca roku. O jej przyznaniu zdecydowała kapituła w składzie Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska, Mariusz Filipiuk, starosta bielski, Helena Wasilewska, prezes Banku Spółdzielczego Białej Podlaskiej, członkowie Rady Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, pani Barbara Chwesiuk, pan Jarosław Łepecki i pan Waldemar Malesa oraz prezes Leszek Chorena. Nadszedł moment, by wręczyć pierwszą nagrodę, nagrodę w kategorii Innowacyjna firma, którą przyznano spółce KTM Twarowski Developer. Czym dla panów, dla państwa firmy będzie ta statuetka? Na pewno wyróżnieniem, no jakimś dopingiem do lepszej działalności. A na pewno z wielkiego tłumu ludzi wybrali nas jako osoby jakieś tam innowacyjne i prowadzące tą działalność budowlaną. Zresztą na rynku nie jesteśmy pierwsi, ale jesteśmy w tej już grupie liczącej się, bo już 5 lat. Po prostu istniejemy na rynku i raczej chwalimy się, znaczy tak nie chcę się chwalić, ale dobrą opinię w tym układzie. No to jest to miejsce, żeby się chwalić właśnie. Jakościową, no. Biała Podlaska, specyficzny rynek. Sporo firm budowlanych i deweloperskich, wyście jeszcze znaleźli miejsce? No, stawiamy przede wszystkim na jakość, kompetencje swoich kierowników, czyli mojego taty, tak. Przede wszystkim na jakość wykonania materiałów. I szacunek do klienta. No, wielkim sukcesem jest to, że to jest największy sukces firmy, że klienci, którzy od nas kupili mieszkania na początku, polecają to następnym klientom. Tak? I to jest największy sukces. I to, że tato w wieku 78 lat jest cały czas aktywny. Gdzie jest ta innowacja? Przede wszystkim stosujemy najnowsze metody w budownictwie, nie oszczędzamy na materiałach, budujemy, można powiedzieć, z najdroższych materiałów. Podpisaliśmy wyłączną umowę z firmą Winneberger. To jest najnowszy system, który w ogóle jakikolwiek istnieje na świecie. Tak? Na rynku budowlanym. Na rynku mieszkaniowym w Białej Podlaskiej. No, tutaj możemy się poszczycić tym, że stosujemy te najnowsze metody typu pustaki, AKU, które są specjalnie wypalane w cegielniach w Częstochowie, które stosowane są na klatkach schodowych, które powodują nam taką akustykę jak w kinach, tak, że dźwięki nie przechodzą nam przez ścianę do sąsiadów. No to jest bardzo ważne w tym momencie, bo klienci, którzy kupują mieszkania, są coraz bardziej wymagający, a tym bardziej i bardziej roszczeniowi. Trochę o firmie. Ile pracowników? Nasza firma nie zatrudnia pracowników, jednak mamy podpisane umowy wieloterminowe o wykonawstwo w sezonie budowlanym, który u nas trwa praktycznie cały rok. Dajemy pracę około 100 ludzi. W kategorii lider przedsiębiorczości wyróżniona została firma Wysokie. Zapraszam reprezentującą. Czym zajmuje się zakład? Produkujemy wyroby swojskie na bazie naturalnych składników, bez żadnych konserwantów, ulepszaczy na starych recepturach, na domowych recepturach. Wędzimy w wędzarniach opalanych drewnem. No i skupiamy się na tym, aby ta jakość była jak najwyższa i aby to było wszystko no, dobre, naturalne i swojskie. Macie swoje sklepy w regionie? Tak, jest to właśnie region tutaj powiatu bielskiego, a także Siedlec. No i w kierunku Warszawy mamy sklepy pod swoim patronatem. Poszukujemy również właśnie coraz więcej odbiorców i coraz więcej odbiorców mamy. Ufa wam. Ufa nam, tak. I smakują im i wasze wędliny. No, taką mamy nadzieję i... Czym dla firmy będzie ta statuetka? Na pewno będzie takim zastrzykiem energii do dalszego działania, do dalszego rozwoju, do dalszych inwestycji i cieszymy się, że klienci nam ufają i ta statuetka na pewno będzie no, takim, nie wiem, będziemy się czuli bardziej docenieni. No i cieszymy się bardzo, że dostaliśmy. Chwila właśnie na tych inwestycjach. Tu było wspomniane podczas waszej prezentacji, że to pierwszy etap, drugi etap i ponad 1 000 000 złotych zainwestowane w firmy. Tak, niedawno otworzyliśmy drugi etap w tym roku, gdzie są produkowane wyroby garmażeryjne. I na tym też będziemy się teraz skupiać. Będzie
zwiększana produkcja. Niestety koronawirus nam pokrzyżował trochę plany, ale będziemy mieli pakowane hermetycznie i po prostu będzie dystrybucja większa. No jeszcze będą pewnie jakieś inne inwestycje. Oczywiście produkcja i pomieszczenia produkcyjne okazały się za małe i w międzyczasie musieliśmy powiększać, rozbudowywać, ale na razie jest zakończone i użytkowane. Ile osób pracuje w firmie? Około 50. Kategorii przedsiębiorca roku. Jest to firma Diana. Tak, firma rodzinna. Prowadzę ją właśnie z synem. Prowadzimy od 2001 roku. Ja od 11. Po śmierci męża prowadzę tę firmę. Później Arek też firmę prowadzi. Arkadiusz Ładniak, Dworek, tak. Prowadzimy wspólnie tą firmę. No i dzisiaj cieszymy się ogromnie, że dostaliśmy nagrodę. Jesteście przykładem tego, że w firmie czasami może być trudno i tak, trzeba te trudne chwile przetrwać. Tak, jest. Czasami było trudno, w tym roku może było trudno, bo mamy tą pandemię, tak, no ale przetrwaliśmy, jakoś dalej utrzymujemy się na tym rynku, staramy się zaopatrywać tutaj okoliczne catering do naszych tych klientów, tak, wesela, cateringi, dostawy do szkół, do przedszkół, no i tak działamy, dzięki naszym pracownikom wspólnie, które właśnie też chcę im bardzo podziękować, bo bardzo duży wpływ na tą nagrodę mieli wszyscy pracownicy nasi, którzy u nas są zatrudnieni, także dziękuję im bardzo. Czym dla firmy będzie ta statuetka i gdzie będzie stała? To będzie na pewno motywator do dalszej pracy i na pewno stanie w biurze obok niedawnej nagrody z tamtego roku, czy roku Dobre Bobiarskie. Także na pewno stanie obok i będzie cieszyć wszystkich pracowników, jaki tutaj mamy na pewno w biurze i będą klienci na nią zerkali, a dla nas to da dodatkową siłę do dalszej pracy. Motywację, tak. No. Gdybyśmy mogli firmę w dwóch zdaniach opisać, jaka to firma, ile osób zatrudnia i co jest takim szlagierem tej firmy? Firma zatrudnia kilkadziesiąt osób w chwili obecnej. Całą firmą, także praktycznie to są ludzie, nasi pracownicy, którzy z nami tworzą świetny zespół i którzy mają dużo siły, dużo energii do prowadzenia tego biznesu razem z nami. No i cóż, no, z roku na rok stawiamy nowe wyzwania, pracownicy nam pomagają w tym je realizować i jakoś tak co roku, z roku na rok idziemy do przodu. Pan Eugeniusz Chilewski w sposób zasadniczy wpływa na pozycję Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej i jej oddziaływanie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w regionie poprzez jasne określanie celów i konsekwencje w działaniu przyczynia się do nieustannego regionu. Proszę o wręczenie specjalnego odznaczenia panu Eugeniuszowi Izdebskiemu pana Daniela Dragana, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Ponieważ ta pełna przeze mnie funkcja wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, to taka dodatkowa działalność, natomiast ja też jestem przedsiębiorcą. I kiedyś jak spotykamy się z naszymi partnerami biznesowymi w różnych miejscach, ja zawsze mówię, patrzcie, jesteśmy w Skawinie i tą inwestycję realizuje firma z Bay Podlaskiej. Jesteśmy w Warszawie, mówimy, że tą inwestycję realizuje firma z Bay Podlaskiej. Jesteśmy w Kołobrzegu i też zaznaczam, że realizowana inwestycja jest przez firmę z Bay Podlaskiej. Kiedyś jeden z kolegów mówi, co jest takiego, że ci deweloperzy z Bay Podlaskiej robią tak wiele inwestycji? Ja mówię, że nie, to robi jedna firma, właśnie Budomex. I właśnie tutaj na ręce pana prezesa właśnie gratuluję przede wszystkim tych sukcesów, tych osiągnięć i przede wszystkim budowania pozytywnego wizerunku powiatu bielskiego, miasta Biała Podlaska oraz także tego terenu. Wszystkim ja dziękuję wszystkim osobom i przedsiębiorcom za współpracę, samorządom. Ja te lata funkcjonowania i prezesowania w Bielsko-Podlaskiej Izbie Gospodarczej bardzo ciepło wspominam, bo wszędzie spotykałem się z bardzo miłym przyjęciem i z chęcią współpracy dla rozwoju regionu, dla rozwoju przedsiębiorczości, dla rozwoju samorządu, też nie tylko gospodarczego, ale i terytorialnego.